Paweł, dla ciebie to chyba szczególna chwila, bo tak jak przed chwilą tu rozmawialiśmy, pierwszy Wielkopolski Puchar Polski. Pierwszy Wielkopolski Puchar Polski, dokładnie tak. No, cieszy przede wszystkim ta droga przebyta. Ta droga, którą my rozpoczęliśmy w Kórniku, chłopacy, mimo tego, że ta drabinka faktycznie układała się dla nas korzystnie, to było trzeba za każdym razem na boisko wyjść i to zwycięstwo odnieść. To nie było takie proste. Bardzo się z tego powodu cieszymy. Jesteśmy dzisiaj mega zadowoleni, bardzo szczęśliwi. My jesteśmy jako sztab bardzo dumni z chłopaków i mam nadzieję, że ta chwila będzie trwała jeszcze przez jakiś czas. Mimo tego wyniku, można powiedzieć wysokiego wyniku 4-0, to chyba nie był wcale taki łatwy mecz. No tak, wiedzieliśmy ten scenariusz, mogliśmy sobie określić przed spotkaniem, wiedzieliśmy jak ten mecz powinien wyglądać. Pytanie było jedno, jak szybko tą bramkę strzelimy. No, chcieliśmy ten mecz faktycznie szybko rozpocząć, żeby potem grało się łatwiej. Nie, ale tak jak powiedziałeś, Łukasz, no, mieliśmy piłkę, tworzyliśmy sytuację, oczywiście chcieliśmy się dobrze zabezpieczać, bo wiedzieliśmy z jakiego punktu widzenia też będzie problem, jeżeli piłkę stracimy, także myślę, że to było wszystko realizowane przez chłopaków bardzo dobrze. Za dużo tego czasu na świętowanie nie macie, bo w piątek już spotkanie ligowe z GKS-em Przodkowo, no ale tej dzisiejszej nocy chyba tak szybko piłkarze Polonii Środa i sztab szkoleniowy nie zasną. Nie, środa na pewno nie pójdzie wcześniej spać, także będziemy działać, będziemy się bawić, będziemy się cieszyć, bo chłopacy na to zasłużyli, cały sztab na to zasłużył, bo pracowaliśmy wszyscy naprawdę bardzo ciężko. Przodkowo jest za kilka dni, na pewno zdążymy wypocząć. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Oskar, czwarty Wielkopolski Puchar dla Polonii Środa staje się twoim udziałem, no to ty otwarłeś wynik tego spotkania. Wielkie gratulacje. Dziękuję bardzo. Naprawdę cieszę się z tego faktu, że naprawdę czwarty to jest puchar. I z tego miejsca mogę powiedzieć, że na pewno ostatni z Polonią, a zobaczymy co będzie dalej. Może z innym klubem zobaczymy, nie mogę powiedzieć nie. Myślisz, że Polonia da innemu klubowi wygrać ten puchar? To tak pół żartem, pół serio oczywiście, bo to taki zrobił się w środzie monopol na zwyciężanie w Pucharze Polski. No, no dokładnie, dokładnie. No nie wiem, no życzę jak najlepiej. No wiadomo, no fajnie, że tyle razy to się udało i oby jak najdłużej, no bo to jest fajna przygoda. Można później trafić na fajne zespoły. Ile razy tutaj do środy przyjechały naprawdę fajne zespoły. Szkoda, że na tym ogólnopolskim nie daliśmy rady trochę dalej zajść, no ale wiadomo, zawsze fajna przygoda. A jak myślisz, co jest receptą na te właśnie sukcesy Polonii Środa w Pucharze Polski? No nie wiem, ciężko powiedzieć, no naprawdę nie wiem, no trudno powiedzieć. No tak jakiś mamy patent na to, może lepiej go nie zdradzać, o powiem tak. To dziękuję ci bardzo, leć się cieszyć z chłopakami. Dziękuję bardzo. Polonia Środa Wielkopolska po raz kolejny zdobywcą Wielkopolskiego Pucharu Polski. Po raz kolejny stajesz się częścią tego zespołu, który w tym finale triumfuje. Jakie to uczucie? Na pewno dużo szczęścia wygrać po raz kolejny puchar. Z tą ekipą, z tą bandą wygrać puchary. Teraz można było chwilę się pocieszyć. Tak jak mówisz, no jestem tutaj czwarty rok, czwarty raz w finale, trzeci raz wygraliśmy, także można powiedzieć, że można się trochę przyzwyczaić, ale co roku tak samo cieszy. No właśnie, nie nudzi ci się to zwyciężanie? Nie, no myślę, że po to się gdzieś trenuję i cały rok powiedzmy, żeby zagrać w tym finale i wygrać i po takim meczu właśnie chwilę się pocieszę z chłopakami. Myślę, że to, zwycięstwo się nie może nigdy nudzić. Powiedz, co jest receptą Polonii Środa na takie wyniki w Pucharze Polski, twoim zdaniem? Co jest receptą? Ciężko powiedzieć. Na pewno doświadczenie. No, tak jak powiedziałem wcześniej, jak czwarty raz gramy w finale, przepraszam, no czwarty ja jestem tutaj w finale, a wcześniej też chłopacy grali, no to myślę, że jednym czynnikiem takim może być to doświadczenie. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo, Łukasz.